Witam Panie Jacku. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia na rozmowę. Akurat dzisiaj jest okazja, bo jesteśmy już w trzecim dniu kursu marcowego. 2016 rok przypominam, a to już takie, jakby powiedzieć, nasza chyba rocznica, 16 albo 18 lat tej naszej współpracy. Dobrze, że udało się namówić Pana na tą naszą rozmowę, bo ona jest istotna. Dlatego, bo w każdym naszym kursie występuje Pan jako terapeuta, który zajmuje się nie tylko terapią, i tu mamy wykłady Pana, ale najważniejsze sprawy te ekstremalne, jak niektórzy nazywają, chodzenie po szkle, tańczenie po szkle, leżenie na szkle, ostrym szkle, pobitych butelkami. No i druga sprawa jest chodzenie po żarach, gdzie Pan powie, bo ja poproszę to, żeby Pan bardziej przedstawił potencjalnym kursantom przyszłości, osób zainteresowanych tymi naszymi, powiedzmy, pokazami, żeby przybliżyć, na czym polega autohipnoza, hipnoterapia i magoterapia. To o tym powiem. Pan już zajmuje się już ponad 10 lat terapiami, więc wiem, że pracuje przy nałogach, co bardzo jest, jakbym powiedzieć, skuteczne w Pana terapii. A więc nie chciałbym więcej mówić. Czy jest Pan z tego zadowolony, że ze mną współpracuje i tutaj troszkę w co drugi dzień, bo w drugim dniu zawsze robimy te ekstremalne takie, ja nazywam ekstremalne, bo dla niektórych to, co jest niemożliwe, jest dalej niemożliwe, a dla nas jest to, co jest niemożliwe świadomie, jest możliwe w nieświadomości. A może jeszcze pomyślimy w przyszłości chodzenie po wodzie, co zachęca, może się nam uda. Aczkolwiek kiedyś oglądałem film Wszyscy jesteśmy Chrystusami i przypuszczam, że prawdopodobnie bylibyśmy w stanie po wodzie przejść. Ale to już jest przyszłość. Może daleka, nie wiem. Zadowolony Pan jest z tej współpracy naszej? Tak, powiem, że pierwszy raz tak poszukałem w pamięci, to żeśmy się spotkali 19, może 20 lat temu w Obornikach Śląskich, gdzie zwróciłem wtedy na ten Pana pokaz uwagę, bo później jeszcze rozmawiałem z człowiekiem, który tam leżał na scenie, leżał na plaży i naprawdę byłem pod wrażeniem tego. To Wojciech Mach jeszcze nam tak, chyba... Tak, Wojciech Mach, tak. On był tym wodzilejem, nie? A to był chyba przegląd twórczości abstynenckiej, jeżeli się nie mylę. Aha. I tam tak, w związku z tym właśnie, że pomagam ludziom uzależnionym, nie? Ten temat był mi bardzo bliski. Dlaczego? Bo jednym alkoholikom na przykład pomaga terapia, innym AA, a jeszcze innym nie pomaga nic. Więc sięgnąłem troszeczkę dalej, czyli do kopalni internetu i znalazłem kurs doktora Kaczorowskiego hipnozy i bodajże, nie wiem, 9 czy 10 lat temu. Musiałbym popatrzeć. To mieliśmy na Ruskiej być może. W każdym bądź razie tak. Bo później nie, było przepraszam. Piramida. Już do Małachowskiego. Pierwszy raz, jak byłem na kursie, to już na Małachowskiego. A Małachowskiego, to tak. To już 10 lat temu. No i tam właśnie tak się zaraziłem mocno tym, że pojechałem później na obóz z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Poprosiła mnie przyjaciółka ze Skierniewic. Tam im zrobiłem prelekcję na temat alkoholizmu i pokazałem hipnozę po raz pierwszy. Po raz pierwszy odważyłem się publicznie pokazać to. Czyli zrobiłem most kataleptyczny, sugestie i tam wtedy był taki chłopaczek, ja mówię, z podwyższonym ADHD, czy jak to się tam mówi, taka żywa woda i rzuciłem mu sugestię, że pójdzie o 21 spać, rano wstanie, jak przyjdzie wychowawca. I tak faktycznie było. No i mówię, jeżeli bym z boku patrzył wtedy gdzieś na hipnozę, to bym powiedział podstawieni ludzie, aktorzy lub coś takiego. Ale aktorzy tu, nie zagrają. Ale tu doświadczyłem czegoś, mówię tak, nie było Kaczorowskiego, nie było Kaszpirowskiego, byłem tylko ja. Złożyłem sugestię, położyłem i nagle ten człowiek wykonuje to. Nie? Mówię, jak mocno może być hipnoza. Zrobiłem później jeszcze paru dzieciakom,
coś takiego, rzuciłem sugestię, że na lepszą naukę, bo to dzieci się uczyły. Dzisiaj to już są ludzie prawdopodobnie po studiach. Pokończyli szkoły i to, co wiem, Ewa mi powiedziała, że dzieci lepiej się uczyły w szkole. Panie Jacku, jedna sprawa, że wiemy, że sugestie działają. Nie ma dyskusji. Czyli placebo działa i sugestie działają. Placebo już umiera. Tak. Ja już dzisiaj powiedziałem, że lekarze, psycholodzy dochodzą do wniosku i potwierdzają wszyscy prawie jednoznacznie, że 20-30% działa placebo. A ja twierdzę, że 80% działa placebo. Tak. Placebo to jest nasze życie, to jest nasz program i my tutaj jesteśmy w czasie naszego życia też w hipnozie. Ja bym chciał zapytać o to, jak pracuje się z ludźmi chodzenie po szkle czy po ogniu, którzy pierwszy raz wchodzą na to, a jak się pracuje z ludźmi, którzy są już po kursach, po przeszkoleniach, kiedy my uczymy ich wprowadzać się w stan autohipnozy. Bo ja bym na przykład, dodam, nie puścił nikogo wcześniej na ogień czy na ten, jak on sam nie wchodzi w trans. To znaczy się, po raz pierwszy chodziłem po żarach u pana Bogdana Mikołajczyka, tak? Ale pan był już po kursie. Nie, to jeszcze było przed kursem, ale zauważyłem coś takiego, że prowadzący wprowadza ludzi jakby w taki trans grupowy. Jest to grupowa hipnoza. Tak. Mantra, wymawianie tego słowa zimno, 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 zimno. Powoduje to, że gdzieś umysł się wyłącza i kiedy idzie się po tych żarach, naprawdę tego nie czuć. Dlaczego ja zacząłem to robić właśnie dla ludzi uzależnionych? Co to jest uzależnienie? Trzeba sobie zadać pytanie. Jest to lęk, strach przed życiem, przed czymkolwiek i ludzie boją się czegoś. Dlatego ten swój strach zapijają, przepalają papierosem. Zresztą papieros jest to stwarzanie czegoś takiego jak zasłona dymna. My wiemy to, panie Jacku. My na kursie mówimy o tym, tak, ale dzisiaj chcę porozmawiać o tym, jak ludzie moi po kursie, chociaż w pierwszym dniu, drugim, już wieczorem, kiedy przyjeżdża pan do mnie tutaj 17-18, jak plastycznie pracuje się z tym ludzi mentalnie. A to całkiem inaczej jest z takimi świeżakami z pierwszej łapanki, nie? Bo tak. Ja tam muszę się napracować, muszę wprowadzić. To nawet widać na, nie wiem, czy ja to mam na naszej klasie, chyba na naszej klasie. Zdjęcie, jak wprowadzam dziewczynę, najpierw w trans ją muszę wprowadzić i dopiero później ona wchodzi na szkła. Dopiero wchodzi na dopiero szkła. Później na szkła. A jak panu nie będzie, wejdzie w trans, no to ja bym nie puszczał na szkło. To znaczy się, jest coś takiego, że szkło naprawdę kaleczy. Bo no naprawdę kaleczy, no, ale może być głupota, odwaga, popis przed inną. No jest chłopak z dziewczyną i chce pokazać gdzieś, że on jest odważny i wchodzi na ale, szkło. I co może się ale, stać? No ja już chcę powiedzieć, co może się stać. Z innej beczki. Kiedyś jak byłem na morsowisku, przyjechał gdzieś skądś z Polski mors i chciał się popisać przed dziewczyną, wszedł do wody i chyba w tej wodzie był z 10 minut, może za 12. Jak wyszedł, dostał takiej telepatki, jak się chwycił drzewa, to myśleliśmy, że on wyrwie to drzewo z korzeniami. No wszcząc termiczny to jest popisanie się przed kimś tam, nie? Zagranie bohatera, ja tu jestem. No to wie pan, to nie wiemy, czym to się kończy. No, i skurczem potrzeba jednak, trzeba się nauczyć jakiejś. Ja nauczyłem się dzięki temu, że byłem na kursie, nauczyłem się wchodzenia w autohipnozę. Ja wyłączam swoje ciało i nie czuję pewnych rzeczy. Nie? Ale ja to robię gdzieś, to już się dzieje poza mną. Panie, ja nasza rozmowa będzie wstępem do tych filmów, które my pokazujemy, bo ja już tak od pół roku puszczam te filmiki, z panem chodzimy tu, biegają ludzie po tym szkle i tak dalej. Po pożarach chodzi, tak. Biegają i to nie miałem sytuacji u siebie, żeby ktoś sparzył się, chociaż troszeczkę, albo ciuchenkę szkła zostało. Jednak okazuje się, że umysł w tym czasie w stanie transowym wyzwala tak zwaną, tworzy aurę wokół siebie bezpieczeństwa. Dokładnie. I wyzwala
być może jakieś fluidy czy związki chemiczne, które tworzą błonę tak zwaną. Ja bym to nazwał pancerzem takim energetycznym. No tak, ja aurę taką nazwał, stwarza tak. I wchodzi w tym czasie. Jesteśmy w takim kokonie i w tym kokonie po prostu dziwne rzeczy się dzieją, bo naprawdę... Bo to jest stan transowy, odmienny stanu świadomości. Dlaczego zmierza nasza rozmowa? Żeby potencjalni kursanci wiedzieli, że tutaj u nas egzamin, próba już jest w drugim dniu na pana. Dokładnie. Pan robi egzamin tych ludzi. Czy oni wchodzą, czy nie wchodzą? Dokładnie. Jak tu zauważyłem, 80-75% 80 biega tutaj, robi. Tak, na tym kursie gdzieś tak 20% badawczo podchodzi do tego, bo wiemy, że 10% i tak przypadkowych jest ludzi na kursie, którzy chcą tylko zobaczyć, jak to wygląda. Bo reszta to są też osoby u nas na kursach, którzy już pracują. To są psycholodzy, nawet lekarzy mamy tutaj na kursach, księży mamy na kursach, biznesmenów, polityków mamy. Ludzi takich przypadkowych to ja określam 10%, którzy chcą, ich to interesuje jako być może część czy forma ezoteryki, coś magicznego, coś takiego, ale w tym, czy mamy magię? Magia jest na co dzień w życiu człowieka, uważam. Nie trzeba sięgać do ezoteryki, żeby magią się zajmować. No i dlatego, żeby ten pokaz pana nie był na tyle magiczny, wyjaśniamy. No nie ma, tu nie ma żadnej magii, tu jest po prostu tylko skierowanie swoich myśli i... Odwrócenie uwagi dokładnie, od tego, co jest. Dokładnie. Podawaliśmy to przykład, ja podawałem, jak kobieta, która no pożar na przykład, jeszcze jakaś ekstremalna sytuacja tragiczna, będzie to wypadek, pożar, czy potrafi dokonać cudów, nawet wejść w ten ogień, gdzie jest 700-800 stopni, może i do 1000 i wyjść opaloną... Nawet jeden włosek się nie podpali. Nie, włosek podpali się, sukienka może troszkę zapalić się, ale ciało nie. Nie. Nie, włosek może podpalić się, a strażak, który jest opancerzony, no teraz to bardzo opancerzony, jak UFO chodzą strażacy, są w takich kaskach tych wszystkich i nawet maskach, nie wejdzie w taki ogień. No nie wejdzie, ja miałem taki przypadek, że już myślałem, że będę miał strażaka, który przejdzie u mnie pożarach. Nie przejdzie strażak. Był na drugim roku Wyższej Szkoły Pożarnictwa, nie przeszedł, bo ci ludzie są ukierunkowani na to, że ogień jest zły, ogień parzy, no ogień zabija. To jest prawdę mówią, nie możemy mówić. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Ale oni świadomie muszą czuwać w tym stanie. Można okiełznać to, nie? Tak, no myślę, że... dlatego takie wyczyny bohaterskie, ekstremalne dokonywali ludzie, którzy wchodzą w trans hipnotyczny. Przecież wszędzie, to w sporcie. Zauważyłem u siebie coś takiego, że cel jest ważny. Cel. Jeżeli człowiek widzi cel, to nie patrzy, gdzie, po czym idzie. Po czym idzie, tak. Jeżeli celem jest uczynienie tego dobra, uratowanie życia, czy coś takiego. Ja pamiętam, wyższe dobro, ja pamiętam głośna sprawa w latach chyba bodajże 60. we wrocławskim ZOO, kiedy żołnierz wskakuje do wybiegu dla niedźwiedzia polarnego, bo tam wpadło dziecko. Nie? I on to dziecko ratuje, sam zostaje raniony przez tego niedźwiedzia, aczkolwiek wyciągają go i on przeżywa. Po latach, teraz niedawno był wywiad z tym, że żołnierzem czy uczyniłby to. Nie. Wtedy, w tym momencie siła wyższa zadecydowała, on wyłączył swoją pamięć, wyłączył... świadomy umysł. On w ogóle nie wiedział, nie patrzył się na niebezpieczeństwo, tylko patrzył, żeby pomóc temu drugiemu człowiekowi. I mnie się wydaje, że w życiu życie polega na tym, żeby jeden drugiemu pomagać, wspierać w jakiś sposób. I ludzie, którzy są tutaj na kursie, ja nie wiem, panie doktorze, ale mnie się wydaje, że 20% nie będzie stosowało tego, co się nauczy. 80% nie będzie stosowało tego, co się nauczy. Tak, bo większość ludzi to przychodzi na różne kursy, wiem to, bo kursy... Ale bardzo my chcemy różne to, kursy, bo... tak? Ludzie przychodzą, biorą papier, dostają, rzucają go na górną półkę. I następny papier, jadą do Warszawy. Panie doktorze, jest coś takiego, że w chwilach krytycznych nagle przypomina się coś, co ja zrobiłem.
Oczywiście, coś, co widziałem. I nagle, i robię to podświadomie. Jacek się przypomni tego, i biegam co się, po ogniu. Co się nauczyłem na kursie, nagle to się przypomina i nagle to stosuję w życiu. Ja już prawie 25 lat, gdzieś od 90. lat, jeszcze Wielgosz tu robił różne takie we Wrocławiu, na Starogranicznej, była tam jeszcze, to już będzie około 25 lat temu, już mamy to. To nabiegałem się. Za każdym razem korzystam tu u pana też, jak pan jest, zdejmuję skarpetki i pobiegam sobie. I zauważam, kiedyś miałem takie przypalenie w miejscu, tym, to jeszcze Tadeusz Moszyński mi wyjaśnił, że jeżeli mam chory narząd, to w tym miejscu może przypalić się ten receptor w nodze, który odpowiedzialny jest za ten narząd. Także jak niektórym ludziom przyklei się żarek tam, to znaczy, że ten narząd nie ma energii. Czasami może wystąpić coś takiego jak przypieczenie. To pan dobrze zauważył i dziękuję. To jest coś takiego, ale to że w tym momencie dany organ ulega leczeniu. W tym momencie. Trzeba wziąć wtedy mapkę stopy, popatrzeć, co tam jest i ludzie czasami siedzą godzinami, ale tygodniami, Klecku, miesiącami, masują sobie jakiś tam. Jasno należy sobie powiedzieć, że ludzie chorych somatycznie, cieleśnie, z niedowładem czy innym, że to pan odrzuca, bo ja to widzę. Ludzi chorych psychicznie odrzucamy. Czyli my weryfikujemy tych ludzi, bo tu jest skrajność. My odrzucamy. I innych osoby do tego. Dlatego weryfikacja taka jest. No nieraz człowiek obserwujący z boku, ogarnie go głupota, bo chce się popisać, ja też to mogę zrobić. I okazuje się, że może zrobić źle. Także ja to mówię asekuracyjnie w ten sposób, żeby wiedzieli, że możesz chcieć, ale Jacek ciebie nie wpuści na ogień. To znaczy się dlaczego? Żeby kogoś nie poniżać, czy coś takiego? A nie dlaczego, jest to poniżenie. Dlaczego epileptyków nie biorę? Bo jest to naprawdę duży wstrząs psychiczny i może nastąpić atak. Epilepsja i inne te rzeczy. My wiemy, że to są choroby nie tylko tutaj mają odzwierciedlenie psychosomatyczne. Są również, nie tylko psychiki, ale i dlatego my wiemy, że te narządy, które będą chore, będą przyciągały ten żar. I te osoby, które zdrowe są, to widzą po takim szkole bieganiu żarach, że są bardziej odporne wtedy. Ja odparniam sobie, to jest dobre na odpornienie, odporności immunologicznej, wzmocnienie po tych właśnie żarach, szkło. Świetna sprawa, wczoraj robiliśmy szkło. Chociaż to, co z tymi nożami było, to niektórzy przeżywają. Ja widziałem, ta dziewczyna tak trzęsła się, to nóż tylko trzymała w ręku. A dlatego pamięta pan, jak byliśmy w Londynie, pokazywał pan na scenie, i mówi, może nożem zrobimy. Nie, bo tam prawo zabrania w ogóle nawet noszenia noży dłuższych niż chyba 10 czy 8 centymetrów. Także nie wolno nawet noża takiego kuchennego nawet na scenie użyć, bo zaraz by policja przyjechała. Oni mają inne prawo. Tak. Czyli te osoby, z którymi my robimy tutaj, to są wdzięczne osoby. To są osoby, które... To znaczy się... I powiem, że to jest taka jakaś jakby mocniejsza grupa, bo dużo osób przeszło pochodziło po tych szkłach wczoraj. Wczoraj, tak. Bo zazwyczaj to tam jest 3-4 osoby, nie? A wczoraj to było trochę tych. Parę osób, ale nie wiem, czy pan zauważył, panie doktorze, bo ja szczególnie zwracam uwagę na ludzi, którzy przejdą po raz pierwszy po żarach, pierwszy raz staną na potłuczonych szkłach i kiedy zejdą, te ich miny, jak to napięcie puszcza, nie? Zdziwienie. Ci ludzie już są inni. Oni już nie boją się czegoś. Czegoś, co jest przełomuje. Wzmacnia poczucie swojej wartości, pewności, odwagi. I dumę z siebie. Dokonałem cudów w swoim życiu. Nigdy bym się nie odważył w innych częściach. Ale po tych naszych tutaj szkoleniach te osoby są podatne na to, żeby wykonywały te sugestie, nie myśląc o tym nawet. A może panie Jacku, pan jest troszkę już chory, zboczony z tym szkłem. bo,
Pozostał mi pan jeden z tych terapeutów, który był u mnie na kursie, bo się do tego, no nie mam drugiego takiego Jacka, którego bym mógł tu pokazać i powiedzieć do tego, że pan już jest w Polsce rozchwytywany, był u Maćkowskiego, w Krakowie gdzieś tam, no i robi tam w różnych miejscach. Czyli... Mam zaproszenie do Kołobrzegu, mam zaproszenie do Niechorza. No to już pan się stał w Polsce znany. Także tylko żeby jeszcze czasu, może jak przejdę na emeryturę, to będę miał czas wtedy, nie? Czyli jest to pasja taka, którą odkrywam? Nie, naprawdę powiedziałem, że ja widzę innego człowieka. Inny człowiek wchodzi, a inny człowiek wychodzi. Nagle kiedyś podeszła do mnie taka harcerka, Estera miała na imię, wiem, że z Łowicza była. To robiłem w Bieszczadach chodzenie po żarach dla harcerzy. I ona podeszła do mnie, wtuliła się we mnie i mówi tak: druhu Jacku, ja dziękuję. Ja wiem, że ja zdam egzaminy, ja wiem, że ja dostanę się na studia, ja wiem, że ja będę weterynarzem. A ja mówię: słuchaj, ty już jesteś tym weterynarzem. Spełnisz tylko swoją powinność. Nauczysz się. I żałuję tylko, że nie wziąłem od niej... Wtedy telefony nie były takie znane, ale że nie wziąłem adresu, bo bym chętnie napisał do niej list i spytał się, czy jestem weterynarzem. Na pewno. My odwrócimy sytuację. To oni do nas mają pisać. Tak. Dajemy sugestie, tak, że te osoby, którym pomogły właśnie Jacka... Nie miały wtedy wizytówek, nie? Jacka, Jacka ekstremalne wyczyny i czuje się ta osoba, że podwyższyła swoje poczucie, nie tylko ego, ale poczucie wartości, pewności siebie, dumę, zadowolenia. No niech napisze. Ale dzwonią ludzie, piszą SMS-y, dzwonią, dziękują za coś, nie wiem. A jak na co, nie wiem. My cuda robimy. Za coś, prawie, nie? Bo tak. Jest pokazujemy, z czym, piękne, co nasza podświadomość potrafi. Piękny ten napis tutaj przed wejściem do gabinetu, tutaj pana, panie doktorze, jest: rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zajmują parę dni. No na cuda trzeba poczekać, dlatego nawet po seansie uważam, że nieraz jak robimy seansy tu związane z nałogiem, to te trzy dni pierwsze najgorsze są, bo to stary program nie chce odejść tak bardzo. I jeszcze przypominam, mówię, weź przetrwaj te trzy dni, żeby jeżeli ci się zechce zapalić czy jeść, powiedz nie. 3, 6, 9 nie. I wtedy mija. Program nowy wdraża się 3 tygodnie. Nowy program, to jest fizyka kwantowa, która o tym mówi, że każdy program ma swoje należne miejsce, wydrążoną nawet ścieżkę w mózgu, a my musimy o takich ścieżkach myślowych, kiedy pomyślę, że czuję się źle, to od razu łapię za kawę, albo za alkohol, albo klnę, albo spalę. I tu ważne, żeby ten stary program został usunięty. Ja kiedyś, jak mówiłem tutaj, że tak jak w tym kubku jest czarna kawa do tego miejsca, czyli negatywne emocje, jak te pliki, które mamy koło siebie, strach, lęk, zagrożenie, niepokój. Co trzeba zrobić, żeby tu zabarwić mlekiem to? No i zapytałem kiedyś moją pacjentkę, co by pani zrobiła, żeby tu wlać więcej białego mleka. Ona powiedziała, że wylałaby to i od nowa zrobiła. A ja mówię, a nie mogłaby pani? To jest tak, jakby człowieka zabił i od nowa rodzi. Nie, można naprawić. Czyli odlać tyle i wlać tyle. Jak jeszcze będzie zawarł, to jeszcze o połowę i wtedy mamy zawarł. Inaczej nam smakuje, bo czarne to jest takie trochę ciemne, czarne, które kojarzymy z negatywnymi odczuciami. Lubią ludzie czarną kawę, ale to tylko takie jest obrazowe określenie, co by zrobił, więc trzeba tego wyrzucić trochę i w czasie właśnie konfrontacji z tym ogniem, który jest, no właśnie, parzy, zabija, no śmierć i w ogóle, patrzę, przełamaliśmy to i wtedy czuję, że te emocje, które były, same wyszły z nas. Dokładnie, tak. Bo my jako terapeuci wyrzucamy, a pan wypala na ogniu, wykuje na tym. A wie pan, że akupunktura pomaga też przy różnego rodzaju bytach, emocjach, bo nakuwamy i wtedy uwalniamy jak przez ten. A pan też to robi, akupunkturę na szkle. Wie pan o tym? Tak. To jest akupunktura. Tak. I jeszcze co chciałbym powiedzieć.
tak weszło mi właśnie w ucho to, co Pan powiedział przed chwilą. Mam chyba dwa przypadki, że jeden seans pomógł. Tak zazwyczaj, głównie palenie, jak robię, to potrzeba 3-4 seansów. Ja tak zauważyłem, ale miałem jeden taki seans. To już musiała osoba, wyjaśniam, bardzo mocno być zdominowana tym i powiedziała sobie, koniec, ktoś mi ma pomógł raz. Ale myślę, że może to, dlatego zawsze trzeba asekuracyjnie zabezpieczyć 3 podstawowe seanse. Pierwsze, regresja wieku, drugie, terapeutyczna, trzecie, progresja wieku, żeby on widział w przyszłości, że nie bali. Dokładnie. To się do tego. Ale on już tu był na pograniczu, także mamy ludzi takich i takich. Ale miałem też jeden taki przypadek, że zrobiłem tylko jeden seans koleżance. Ona walczyła przez 3 lata z tym nałogiem, ale później któregoś dnia zachodzę do niej do pracy, ona mówi, Jacek, ja już nie palę 2 tygodnie. Panie Jacku, a ja proponuję, żeby pan, ale to może by był patent, kurczę, na nasze terapie, żeby powiedzieć osobie, która pali, wchodzisz na ogień i teraz ogień wypala ci wszystko. Ja to robię. Ta, to tak, cisza. To jest patent, chwileczkę, nie wszystkim ogłaszamy to. Ja to świetnie, robię. Ja zapraszam do dalszej takiej współpracy naszej tutaj, to co my robimy, taniec po szkle, bo to jest taniec, tańczymy tu, leżymy na szkle. No ja już się dowiedziałem, że w maju ma być następny kurs. No w maju będziemy robili znowu tutaj. Robimy dużą ścieżkę ognia. Doktor Daniłow jest bardzo tym zafascynowany, choć mówią, że do tego... tak na wschodzie nie jest tak znana metoda chodzenia po szkle, nie zauważyłem tam specjalnie, to my Polacy wymyśliliśmy sobie takie fajne, ekstremalne tam mors, mówił Daniłow, wchodzi 20 stopni mrozu i wchodzi do wody, to też stan transowy. Tak. Kiedyś widziałem, ja tak sobie myślę, że chyba złodzieje wymyślili chodzenie po szkle, bo kiedyś widziałem fabrykę mur i tam przyklejane były takie potłuczone szkła, żeby ktoś nie przechodził. Ja mówię, może złodzieje, bo myśleli chodzenie po szkle. Nie złodzieje. Jest coś w tym, jest jakaś magia. Jest magia. A co pan myśli o plażach nudystów? Oni chyba też w trans wchodzą. Na plaży, ty, że się nie pozbywają. To było dziwnie, bo byłem tak w Brighton, w Anglii, na takiej kamiennej plaży. Nie było żadnego parawanu, nic i taka niewidzialna granica. Tu byli golasy, tu byli tekstylni. Nie wiem. Ja muszę do tego. Kiedyś zmyślałem, czy wejdę na plażę nudystów. Znaczy, chyba w trans się wprowadzę. No bo pół litra za mało. Może. Nie, niekoniecznie trzeba pić, niekoniecznie trzeba tego. Tylko pozbyć się tego jakiegoś lęku. Tak, kochany, ale lęku pozbywamy się w transie tylko. Osoby bardziej wyciszone, spokojne, bezpieczne, nie boją się tego. Byłem na przykład w saunie, nie powiem gdzie, ale byłem w saunie i tam później taki basen jest. Z tej sauny się wychodzi, jest taki basen, zostawia się ręcznik, na golasa się wchodzi do tej wody. No i tak żeśmy z kumplem popatrzeli na faceta, który tak stanął nad tym basenem i stoi. I ma, no, ponad średnią krajową dobrze ten stanął i się chwalił. No dobrze, to już są osobiste sprawy. Ale, niech się chwalę, ale, czego, ale czego ja mam się na przykład wstydzić? No dobra, fajnie, rozbieram się i już. Tylko my, nawet kiedy nie mam się czym chwalić. My jesteśmy właśnie nauczeni to poprzez Biblię, że tam grzech i tak dalej i ten listek figowy założony przez Adama i Ewę. Nie wiem. Michał Archanioł. Widzisz pan, to są moje aniołki, które tu się nam pomagają. Wierzy pan w anioły? O tak. Mi kiedyś powiedziała terapeutka, ja mam co najmniej dwóch. Mówi, wiesz, jechałem kiedyś samochodem 20 lat temu i maluchem i wypadek, przewrócił się dwukrotnie na dachu, z córka obok siedziała, nawet na tylnym siedzeniu, bo sobie przysypiała, a maluch ma tylko 2 drzwi, no i mówi, w tym czasie wyrzuciło mnie z samochodu, drzwi otwarte, na drzwiach się oparł, ale córki nie mogę wyciągnąć stamtąd, córka krew i w ogóle ona widzi przy szybę i wpadła w taki stan, czyli szok przeżyła. Mówi, zamknęłam oczy, a wokół siebie zobaczyłam legiony
aniołów, którzy przy mnie byli i ja tylko ręce podłożyłem. Nie czułam nic, co robię, a samochód sam się odwrócił. Zobaczyć, ile w stanie odmiennej świadomości człowiek może wyzwolić z siebie tych energii i anioły, jako te energie wspomagające nasze życie, energię, siłę, moc, pomogą nam pomóc. To przez nasz umysł przeszło. I ona 700, bo pytałem, ile maluch waży, 750 kilogramów, potrafiła kobieta, która waży 56 tylko kilogramów, podnieść jak piłeczkę, odwrócić i córkę wyciągnąć. To jest to, co my mówiliśmy nawet w pożarze. To są rzeczy niemożliwe, które stają się możliwe. I takie rzeczy niemożliwe będziemy dokonywać zgodnie z tą etykietą, która tu jest. Na cuda trzeba poczekać. Rzeczy nawet jak ci ludzie nie będą korzystali z tego, nie będą używali na co dzień tych narzędzi, które dostają na kursach, nie? To przyjdzie taki moment w ich życiu, że na pewno zastosują to i pomogą komuś innemu. I to jest dobre, panie doktorze, co pan robi. Chwała panu za to. A ja też dziękuję panu. To, co pan robi, wspomaga i myślę, że te naszej współpracy co najmniej 10 lat daje tutaj efekty takie, że ludzie się do tego... No, zachęcam pana, że pan poszerzył tą metodę, bo pan staje się jeden w Polsce, który no, te rzeczy świetnie robi. A więc za tą współpracę bardzo dziękuję i trzymam tutaj. Nie wiem, moja skromność mi każe powiedzieć, że do świetności to mi trochę brakuje. Nie, bardzo świetnie. Bardzo, bardzo pan to podejście. No to, biurka nie obrósł, nie? Panie, obrastaj pana, na ogniu opali pan te piórka. Za długie to spali pan. Także mogą być piórka, ale krótsze, bo ogień może spalić panu te piórka, ci ludzie, co obrastają piórka, to na ogień nie wejdą. No, oni są za dumni, za ważni. Skromny człowiek, masz cuda dokona. Jak Einstein powiedział, duże ego, małe rozum. Duży rozum, małe ego, tak? Duży ego, mały rozum. Tak. I tak myślę, że to ego trzeba troszkę stemperować i powiedzieć, dać swojej nieświadomości do czynu dojść. Jak my potrafimy dokonać cudu naszej wyobraźni, nie w jakiejś zarozumiałości, ale wyobraźni, prawdziwej wyobraźni, twórczej wyobraźni, to tylko wystarczy przenieść to na poziom tutaj fizyczny i dokona się tych cudów. Dokładnie tak. No to myślę, zachęcam do dalszej współpracy. Oby jeszcze... Panie doktorze, ja dziękuję, że w ogóle mogłem się chyba tak kształcić. Ach, no nie, no my teraz inny kształcimy, że ja też się udolnie do doktora Daniłowa kształciłem i... Ja też od doktora Daniłowa dużo wziąłem. No myślę, odwagi przede wszystkim. No, dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam do współpracy.